Dane mi było znać księdza Józefa Tischnera. Nie był on moim przyjacielem, ale poznałem go i poznałem go nieco bliżej, o dziwo, nie w Polsce, tylko w Austrii. Mianowicie on szereg lat przebywał albo bywał dużo w Austrii, w Wiedniu konkretnie. Ja w tym czasie byłem ambasadorem, ponieważ byliśmy znajomymi już poprzednio. No więc oczywiście widywaliśmy się, rozmawialiśmy się w sposób nieskrępowany o najróżniejszych wydarzeniach lokalnych i ogólnych. Tischner to jest dla mnie jedna z tych pięknych postaci najnowszej historii Polski, zupełnie tej najnowszej. Szczególnie stał się znany, kiedy zajmował się problematyką etyki Solidarności, form działania nowych od roku 80. No nie takie to odległe w historii, dla mnie już odległe, ale dla młodych ludzi no to już jest początek właściwie nowej Polski. I rola Tischnera w tym nie dość może jeszcze nawet zbadana, ale jednak wymieniana i wznawiane są pewne prace, jest ważne. A czy jakąś anegdotę związaną z Tischnerem sobie pan przypomina? No tak, no przecież jak witał papieża, kiedy już był pozbawiony możliwości głosu po amputacji strun głosowych na wózku w czasie spotkania z intelektualistami w Krakowie i do Papa Mobile przywiązywał Tischnero Mobile, prawda, z tabliczką i papież go ucałował tam. To są znane takie scenki, no bo było wiadomo o jego drodze, a on... Dla mnie jest to wspomnienie dramatyczne, choć zupełnie przypadkowe. Na pewnym spotkaniu w Bawarii jesienią, nie pamiętam którego roku, występowałem wspólnie z Tischnerem i zwróciłem uwagę, że ma chrypkę. I potem, kiedy piliśmy wino, mówię: księże Józefie, ta chrypka to jest stale, czy zaziębienie, czy to wymaga kontroli? A nie, mówi, mam jeszcze być tu i tu, a potem jadę, mam umówioną wizytę u laryngologa, bo coś z tym trzeba zrobić. I wtedy się okazał nowotwór. To były ostatnie jego wystąpienia w Niemczech. Głosowe, w których uczestniczyłem, zupełnie przypadkowo. I zwróciłem uwagę na tę chrypkę, bo tak, już mam umówiony termin u lekarza. I po powrocie do Polski poszedł do lekarza i dowiedział się, że to wymaga natychmiastowej interwencji chirurgicznej, która była początkiem końca. Trwało to kilka lat. Także mam nawet takie zupełnie osobiste wspomnienie, właściwie takie trochę liryczne, bo on był jeszcze czynny i wesoły i przy winie, no, a z drugiej strony, jak później to nastąpiło, no, to natychmiast złożyło we mnie, no to właściwie ja byłem w ostatnich chwilach, kiedy on jeszcze normalnie występował publicznie.